dobry, dzień dobry. Witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w ostatniej tygodniówce lipca i w zasadzie takiej, wiecie, pół na pół tygodniówce trochę lipcowej, trochę sierpniowej, ale pomyślałam sobie, że jeszcze ją sobie tutaj dorzucimy do lipcowych tygodniówek i jeszcze ją będę robiła z tego zestawu smacznego. I w ogóle witam was w niedzielę. Przepraszam, że tak późno. W sensie, że nie w sobotę, tylko właśnie niedzielka, albowiem ponieważ w czwartek byłam na weselu, wróciliśmy w piątek dopiero do domu. W piątek wieczorem przyjeżdżała do mnie Angie i po prostu się nie obrobiłam. Nie obrobiłam się z tym, żeby ogarnąć tygodniówkę. Wczoraj cały dzień spędzałam z Angie, więc też nie było jak. I dzisiaj dopiero się mogłam za to zabrać, więc się zabieram. Ale tygodniówka będzie, więc tydzień uratowany. No, bierzemy się za tygodnióweczkę. Aha, i na początek jeszcze chciałam wam pokazać, zanim zacznę, nowości sierpniowe. Sierpniowe nowości już są w sklepiku, tak, czyli one już są, dobrze, tak, to są te musztardowe, soczysta musztarda. Zobaczcie, w ogóle te banery są takie piękne, będzie tak soczyście w sierpniu w bujo, że po prostu szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie, naprawdę. A ja lada moment będę się brała, słuchajcie, za nowości już, te, które się w sierpniu pojawią w sklepiku, bo chciałabym, żeby one się pojawiły już teraz po niedzieli, w miarę możliwości, żebyście zdążyły je ewentualnie sobie zamówić i żebym zdążyła wam je wysłać przed moim wyjazdem do Japonii. Więc biorę się, może jeszcze dzisiaj wieczorem zacznę, szczerze mówiąc, żeby one jak najszybciej wpadły. A póki co soczysta musztarda na was już czeka. Ona jeszcze taka w klimacie letnim, chociaż w sumie tak trochę jesiennie też już, wiecie, przemawia. Niby kwiatowo, ale ta żółć i ten turkus, powiem wam szczerze, że do jesieni też pasują moim zdaniem. Dobra, zabieramy się za tygodnióweczkę. I tak, weźmiemy sobie jeszcze lipiec. Mam przygotowany kalendarz tym razem, więc brawo ja. Brawo Tosiu, brawo, brawo. Mam nadzieję, że wam weekend mija spoko. U nas, słuchajcie, dzisiaj niedziela. Mamy, deszczowo dzisiaj jest bardzo. Aż tak zaskakująco. A może sobie na zielono zrobimy ten tydzień. Powiem wam szczerze, że tak deszczowo. To trochę mnie napawa niepokojem, bo my zaraz wychodzimy i spotkamy się ze znajomymi na zewnątrz. I tak powiem wam, nie wiem, trochę jest tak na krawędzi spędzania czasu na zewnątrz, ale może jakoś to będzie, zobaczymy. Więc my właśnie zaraz wychodzimy, więc tygodnióweczkę tylko sobie nagram i będziemy zaraz lecieć. Tak, tutaj mam jeszcze trackery, więc trackery sobie też tutaj wdziubiemy. Gdzie jest ten mój tracker? O, jest tutaj. Tracker obiadowy. W ogóle kawkę zrobiłam. Jakoś mnie dzisiaj naszło na kawkę. O, kaweczkę. Sobie łyknę razem z wami. Mam nadzieję, że wy też sobie kaweczkę, bo powiem wam, że przy takiej pogodzie mnie na przykład strasznie głowa boli. Strasznie mnie boli głowa i tylko kawa może mnie uratować. W sensie, niekoniecznie kawa. Mogą to być jeszcze inne tego rodzaju napitki, ale kawa wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem spośród wszystkich możliwych w tej kwestii. Więc tak się ratuje. Tak się ratuje. O, może sobie tutaj taką kawę mrożoną. Ja co prawda za kawą mrożoną nie przepadam. W sensie, nie lubię. Nie przepadam, to trochę za małe słowo w tym przypadku. Po prostu nie lubię mrożonej kawy. Ale wiem, że jest wielu fanów mrożonej kawy. I ja nie przepadam. I tak sobie pomyślałam, bo w Japonii zawsze, tak jak oglądam jakieś filmiki, to tam w tych automatach takie mrożone kawy są. Może mnie tamta przekona, kto wie. No nie mówcie, że nie mam tutaj nigdzie dni tygodnia, dni miesiąca, że one mi gdzieś wsiąkły. No taka byłam z siebie zadowolona, że mam wszystko i co? I nie mam wszystkiego. Taka byłam z siebie zadowolona, że będzie pierwsza raz tygodniówka bez poszukiwań. Dobra, są. Uff. Czyli słusznie byłam z siebie zadowolona. Dobra, tutaj zadanka. Teraz zadań to się będzie mnożyło, słuchajcie, przed wyjazdem po prostu po hardkorze. Ja cię kręcę, powiem wam szczerze, że ten wyjazd robi się coraz bardziej realny. A im bardziej realny się robi, tym bardziej ja jestem taka, wiecie, lekko przerażona, że tak powiem. No ale. Niech już do niego dojdzie, powiem wam szczerze, że już tak, wiecie, odetchnę wtedy, nie? Poniedziałek. Tak to się czeka i czeka i czeka. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Dobra. Ale może sobie tutaj zrobimy dwoma kolorami. To weźmiemy na żółto.
Będzie tak kolorowo, szalono, szalono kolorowo. Szalono kolorowo i na dole jeszcze bym chciała banerek sobie jakiś wkiełbasić. Mam jeszcze, o, mam, zobaczcie, cały arkusz. A może uda się bez arkusza? Tu bym sobie zrobiła zbitkę z dwóch, warzywno-owocową. Myślicie, że to przejdzie? Może przejdzie, to wtedy bym miała uratowany jeden cały arkusz. No wiecie, uratowany arkusz zawsze na propsie, nie? Po co go mam napoczynać? Dobra, to na dół sobie biorę tutaj banerek duży. Żeby było ślicznie. No tak mi się podobają te banerki. W ogóle wiecie, samo to, że one są, już mi się podobają. Nie wiem jak to jest, ale jakoś tak totalnie do mnie przemawiają. O, tutaj sobie weźmiemy tak pół z takiego cebulastego, a drugie pół takiego tortowego. O. O. No, nawet jeszcze jakbym to równo przykleiła, to by w ogóle było super, nie? Już w ogóle by było ekstra. Ale z tym równym klejeniem to u mnie różnie bywa niestety. O, dobra. O, nawet spoko to wygląda. Tak trochę dziwnie, ale spoko. Dobra, i wklejamy sobie tutaj numer tygodnia jeszcze. Gdzieś tu były te numery. Gdzieś tu były te numery, ja je gdzieś widziałam. Są. 31 tydzień. Słuchajcie, zaraz się rok kończy. Nie wiem, czy wiecie, ale zaraz się rok kończy. Ja zresztą ostatnio na live ze wspierającymi jednorożcami robiłam pierwszą tegoroczną kartkę świąteczną. Zobaczcie, ale w ogóle wyszła taka śliczna. No tak mi się podoba, że to szok. O, i ona się otwiera i tutaj jest, wiecie. No piękna wyszła, musicie przyznać. Błyszczy się. Pięknie. Także mam pierwszą tegoroczną kartkę świąteczną. Jakbyście się zastanawiały, to tak, już mam. Ja mam po prostu szaleństwo. Rok się kończy po prostu. Zresztą ja wrócę z tego z wyjazdu. To tak naprawdę już będzie jesień. Bo dla mnie wrzesień to już jest jesień. Więc wyjeżdżam w lato, wracam jesienią. O, i tak będę sobie tłumaczyć. I się okaże, że wrzesień będzie taki gorący, że wcale nie będę wracać jesienią. Bo umówmy się, wrzesień to potrafi być taki, że cieplejszy niż na przykład sierpień. W ogóle się zastanawiam, jaki ten sierpień będzie. Patrząc na to, że lipiec był taki upalny, to nie wiem, czy sierpień będzie w stanie go przebić, szczerze mówiąc. Naprawdę nie wiem. Dobra, i wklejamy sobie tak, 29, 30, 31. No i siłą rzeczy zaczynamy już sobie tutaj numerki z kolejnego zestawu, czyli pierwszy. No, ładne te serduszka. Drugi. I trzeci. I czwarty. Tak jest. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. O, muszę kalendarz zrobić w ogóle. Aha, no i w nowościach pojawią się też na pewno kalendarze już na 2025. Taki jest plan, żeby się już pojawiły, no bo to już pora. Więc myślę, że już będą, bo już kilka osób o nie pytało. Więc będą, będą. Pojawią się. Wtorek. Środa. Czwartek. O, no. Nie, czwartek nie. A może dobra, pociągnijmy już tym. Nie będę tamtych teraz napoczynać. Piątek. Sobota, niedziela. Bo wiecie co? Chciałam zrobić dni tygodnia też z tamtego już zestawu, ale dobra, jak już wzięłam, to już dobra, niech będzie. Świat się nie zawali, nie? Dobra, to możemy odłożyć, to możemy odłożyć. Jeszcze bym sobie dołożyła jakieś ozdobniki tutaj i weźmiemy się za planowanko tygodnia. Tutaj mam nienapoczętych, też sobie odłożę na razie. Że kwiatuszki sobie weźmiemy. O, weźmy sobie kwiatuszki. Kwiatuszków mało używałam. Jeden duży kwiatusek. Drugi kwiatusek. Dobra. I weźmiemy sobie paprykę. I weźmiemy sobie patelnię. A co? A dlaczego nie? A kto mi zabroni? Dobra, no to lecimy. Lecimy teraz z tygodniem, klasycznie.
Ja muszę tutaj sobie wziąć z iPhone'a i zobaczyć, co mnie w tym tygodniu w życiu czeka. Bo znając życie, to dużo. No właśnie, tak podejrzewałam. Dobra, w poniedziałek mamy, słuchajcie, zaplanowany z szanownym shopping. Musimy sobie kupić walizki. Więc praca została przełożona na popołudnie, a będziemy się shoppingować z rana. Musimy sobie, słuchajcie, kupić walizki, bo mamy w domu takie wielkie, wielkie, wielkie walizki, ale w pociągach w Japonii, żeby nie dokupywać miejsca na, no, na walizkę, na bagaż, to walizka musi mieć maksymalnie wymiary, tam długość, szerokość, głębokość 160 cm razem z kółkami. Nasze walizki są większe, więc potrzebujemy mniejszych walizek, w związku z czym jedziemy na zakupy. Więc poniedziałek jest shopping walizkowy, musimy kupić walizki. Shopping walizki. Więc to będzie bardzo fascynujący wypad walizkowy, że tak powiem. Już nie mogę się doczekać. Dobra, i widzę, że w poniedziałek nic więcej tutaj nie mam. No będzie praca, będzie wycinanie, ale to sobie później tam zapiszę. We wtorek widzę, nie, muszę sobie zmienić widok na taki pojedynczy, bo tak to się nie połapie. We wtorek co my tu mamy? We wtorek mamy planowanie sierpnia, czyli mamy lejwika. We wtorek mamy lejwika, planowanie sierpnia. O 19.30 pamiętajcie. 19.30. Planowanie sierpnia. Będzie mniej do zaplanowania, bo sierpień dla mnie będzie krótszy, nie? Pracowo. Oj, we wtorek widzę, że mamy drugą dawkę szczepienia. Dobra, to też sobie od razu zapiszmy. Gdzieś miałam takie te zdrowotne. O, tutaj są zdrowotne. Może być piguła. We wtorek mamy też drugą dawkę szczepienia. O, mam nadzieję, że przed live'em mnie tam nie rozłoży w żaden sposób. Dobra, będzie git. 14.15, 14.30 szczepienie, bo się szczepimy, wiecie, przedwyjazdowo, nie? Żeby nie było. Plus Spotlight Hour. Spotlight Hour mamy, to pokemonowo, jakby ktoś tam się zastanawiał. To sobie tu zaznaczymy. 18.19. Od Light Hour Togedemaru. No właśnie. Togedemaru. Może uda mi się szajniaka w końcu złapać, bo na razie nie jest mi on dane. Dobra, w środę. W środę mamy kontrolę stomatologiczną u kotków, z kotkami w sensie. Więc też może być. Może panią pielęgniarkę sobie tutaj weźmiemy. Więc idziemy sprawdzić, czy tam z kotkami wszystko w porządku. 9.30. Kontrola koty. Dobra. I widzę, że nie mam żadnych tutaj planów konkretnych. Znaczy mam zaplanowaną pracę, ale tego to tutaj, wiecie, nie zapiszę w żaden sposób. 1 sierpnia, czwartek. Widzę, że mamy live'a o 19.30, ale nie groma, nie mogę sobie przypomnieć, co my tam mamy zaplanowane na niego. Lipiec. A, bo nie mamy nic zaplanowane, bo to jest 1 sierpnia i jeszcze jest niezaplanowane. Ale to będzie na pewno coś takiego w miarę prostego. Takiego, wiecie, jednolajwowego, nie? Bo w sierpniu mamy tylko dwa live'y. Jeżeli mnie pamięć nie myli. 1 i 8. No właśnie, 1 i 8 tylko mamy. Plus 6 zrobimy dla wspieraczków. No, to raczej zrobimy jakieś takie mniejsze projekty na pojedyncze live. W sensie nie będziemy zaczynać, wiecie, żadnego nic dużego, bo po prostu muszę się ogarnąć. Więc w czwartek robimy live'ika. I live'ik oczywiście dla wszystkich, żeby nie było wątpliwości. 19.30 live'ik. Ale dzisiaj wieje strasznie. Dobra, to mamy. 1 sierpnia live'ik, dobra, i tutaj nic więcej. 2 sierpnia, piątek, widzę, że nie mam nic zapisanego. W sobotę nie mam nic zapisanego.
I w niedzielę też nie mam nic zapisane. Dobra. I w niedzielę też nie. W sobotę, w niedzielę możliwe, że będziemy wyjeżdżać, ale nie wiem, nie wiem. Widzę, że są rajkłazy na Elite Ride'ach w sobotę. Zapiszę to sobie, ale jeżeli wyjedziemy, no to nic z tego nie będzie, niestety. Szkoda by było. No ale co zrobić, jak żyć. 13, 14 i 18, 19. To też, wiecie, pokemonowe. Rajkłaza na elitkach. Dobra. No i tutaj jest jeszcze takie jedno duże wydarzenie pokemonowe, które zaczyna się chyba 2 sierpnia. Tak, 2 sierpnia, ale wieje strasznie. Hardcore. To jest Adventure Week. Będę się starała dużo podróżować. Adventure Week. Dobra. No i tak to wygląda, moje drogie, na ten moment. Tak wygląda to na ten moment, że u mnie będzie, powiem wam szczerze, teraz z każdym tygodniem coraz więcej roboty, podejrzewam. Jezu, jak wieje, o, ale przeokrutnie. Wrażenie, że mi zaraz tu szyby zdmuchnie. Okno otwarte, ale no wiecie co, żeby aż tak. Sakra. No dobra, moje drogie, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój tydzień. Mam nadzieję, że weekend wam mija dobrze, minął wam dobrze w zasadzie. Mam nadzieję, że kolejny tydzień zapowiada się u was dobrze. Pamiętajcie, że we wtorek widzimy się na live'iku, 19.30, planowanie sierpnia. Będziemy sobie planować sierpień z tymi musztardowymi pięknotkami. I w czwartek pamiętajcie, że też widzimy się na live'iku. Dobra, to ja wam bardzo dziękuję. Ściskam was bardzo serdecznie, życzę wam miłego popołudnia. Wychillujcie się przed pracką, przed poniedziałkiem. Buziaczki, ściskam mocno. Pa, 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 pa.